Cześć, witajcie, z tej strony z Maslow. Dzisiaj, po wstępie pewnie myślicie, że jestem szalony. Kupiłem laptopa za 399 zł, który wygląda jak totalna padlina. Podszedłem do tematu tym razem troszeczkę inaczej. Mianowicie, potraktowałem ten zakup jak kupno starego, troszeczkę zepsutego samochodu, ale z dobrym silnikiem. I słuchajcie, za 399 zł wydaje mi się, że dorwałem naprawdę zarąbistą sztukę. Faktycznie, z wyglądu prezentuje się ona tragicznie, postawmy sprawę jasno. Generalnie jednak, gdy zajrzymy tam właśnie pod maskę, okaże się, że silnik jest naprawdę dobry. I tak się akurat szczęśliwie złożyło, że ten ThinkPad, który trafił w moje ręce, to jest najbardziej wypasiona wersja, jaką można było kiedykolwiek dostać. Mianowicie, ten ThinkPad posiada procesor Intel Core i7 drugiej generacji. Gdyby tego było mało, posiada ekran o zwiększonej rozdzielczości 1600x900, czyli jest to zdecydowanie więcej niż oferowała jego podstawowa wersja. Jako kolejna całkiem miła niespodzianka, laptop przyszedł do mnie z modemem Vivan, czyli jesteśmy bez problemu w stanie wrzucić do niego kartę SIM i po prostu możemy sobie przeglądać internet za pomocą karty SIM, tak jak w naszych telefonach. Gdyby tego było mało, komputer jest wyposażony w dysk 500 GB. I myślę, że słuchajcie, jak za ceny 399 zł, to jest to naprawdę całkiem kompletny sprzęt. No to w takim razie, gdzie jest haczyk? Mianowicie, haczyk jak zawsze tkwi w szczegółach. Pomijając oczywiście wygląd obudowy, który jak już wcześniej wspomniałem, jest naprawdę tragiczny. Mianowicie, ramka matrycy jest pęknięta w górnej części, co niestety widać i czuć. Na całe szczęście jednak nie wpłynęło to w żaden sposób na stan matrycy i działa ona naprawdę sprawnie i jest idealna. No, generalnie nie została uszkodzona, więc całe szczęście. Drugim mankamentem jest to, że z tej strony jest zepsute USB. No wiecie, pendrive ma 3 wymiary i ktoś niestety za mocno przycisnął nie w tym wymiarze, w którym miało być, no i wyłamał USB-ka. Akurat to jest w sumie dość taka przypadłość, która się często zdarza w ThinkPadach. Nie wiem, może używali słabego plastiku czy coś, ale to jest generalnie rzecz, na którą się dość często trafia. Kolejną wadą, którą akurat udało mi się zamienić w funkcję, było to, że był oderwany plastik od napędu DVD. Akurat, no umówmy się, kto używa napędu w 2018, to jest spoko opcja, bo za 25 zł możemy kupić sobie kieszeń, w której możemy trzymać dodatkowy dysk 2,5-calowy, czyli w tym laptopie możemy mieć 2 2,5-calowe dyski, co moim zdaniem jest naprawdę spoko opcją, bo biorąc pod uwagę to, że ten laptop już przyszedł do mnie z dyskiem 500 giga, wtedy mogę sobie wrzucić ten dysk 500 giga do tej kieszeni i mogę sobie załadować normalnego SSD-ka z tej strony. Mam tym sposobem dużo pojemność i 2 dyski. Ostatnim, niestety największym problemem tego laptopa jest jego klawiatura. Pomijając oczywiście, że jest to klawiatura z języka Mordoru, czyli niemieckiego, ten szczegół dałoby się jeszcze w prosty sposób ominąć, na przykład naklejkami. Niestety jest jeden problem, którego nie udało mi się przeskoczyć. Mianowicie na klawiaturze nie działa parę przycisków. Czuwalny jest właśnie ten rząd, w którym mamy 9, 0, L i kropkę. Te przyciski nie działają. Początkowo myślałem, że to jest po prostu kwestia styków. Biorąc pod uwagę, w jakim laptop był stanie, pomyślałem, że może po prostu go wyczyszczę i wszystko będzie grało. Niestety tak się nie stało. Klawiatura dalej nie działa po wyczyszczeniu styków, więc prawdopodobnie ktoś ją uszkodził. I chyba nawet wiem jak. Ten laptop najprawdopodobniej został zalany. Dlaczego tak twierdzę? Gdy go rozebrałem, w pewnym miejscu, akurat właśnie pod klawiaturą, w tym miejscu, gdzie są te przyciski, jest taka blacha. I ta blacha była dziwnie brudna, taka jakby brązowa i trochę zardzewiała. No więc generalnie odpowiedź nasuwa się sama. Tak więc ktoś na tego lapka coś wylał. Niemniej jednak komponenty, płyta główna i wszystkie pozostałe złącza działają bez zarzutów, więc generalnie jedyne co muszę zrobić, to wymienić klawiaturę. Koszt nowej takiej klawiatury to wydatek około 150 zł. Okej, tanio nie jest, ale biorąc pod uwagę to, że do laptopa, który kosztował mnie 399 zł, dopłacę sobie te 150, to daje nam sumę 550 zł, co w sumie dorwać taką sztukę za 550 zł, to
jest nie lada wyczyn. Oczywiście można dorwać te 420 w o wiele niższych cenach, jednak pamiętajcie, że nie są to wersje z i7-kami, a tym bardziej, co moim zdaniem bardziej istotne, nie są to wersje właśnie z tymi super matrycami o wyższej rozdzielczości. I wierzcie mi lub nie, ale na 14-calowym ekranie zwiększenie rozdzielczości do 1600x900 naprawdę jest zauważalne i nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak bardzo to poprawia komfort pracy, ponieważ widzimy o wiele więcej tekstu na ekranie, co jest naprawdę mega przydatne. Dobrze, a co z wydajnością? Więc generalnie, jeżeli chodzi o wydajność, to sprzęt naprawdę prezentuje się super. I powiem wam, ta i7 robi robotę. I początkowo bałem się, ponieważ jest w internecie bardzo dużo opinii, że te i7 się grzeją. Jestem bardzo wyczulony jednak na temperaturę laptopów. Nie lubię, kiedy laptop się grzeje, kiedy wentylator głośno chodzi. Więc pierwsze, co zrobiłem, to tak jak już wcześniej mówiłem, rozebrałem całego laptopa, wyczyściłem właśnie chłodzenie. Oczywiście wiatrak był strasznie zakurzony i zapuszczony. Także oczywiście zmieniłem pastę termoprzewodzącą i powiem wam, laptop chodzi naprawdę przyjemnie, chłodno, przyjemnie, nic się nie przegrzewa, cichutko, elegancko. Podsumowując, czy żałuję zakupu tego laptopa? Oczywiście, że nie. Mam w planach go, tak jak już mówiłem, jeszcze troszeczkę poulepszać, dorzucić dysk SSD, wymienić oczywiście klawiaturę, a w przyszłości być może i zamienić procesor, bo o czym naprawdę mała ilość osób wie, to fakt, że możemy do tego laptopa wsadzić Intel Core, ale w wersji quad-core, czyli czterordzeniowy. Obecnie tutaj jest układ dwurdzeniowy. Oficjalnie nie jest to wspierane przez Lenovo, ale nieoficjalnie da się i to działa. Ale co jeszcze mniej osób wie, po instalacji zmodyfikowanego BIOSu Coreboot możemy do tego laptopa załadować nawet trzecią generację procesorów Intel Core. Czyli w połączeniu z trzecią generacją i procesorem quad-core, który moglibyśmy dowalić, to mamy tak niewyobrażalny wzrost wydajności, ponieważ z dwóch rdzeni przechodzimy nagle do czterech, które są naprawdę mocne, to jeszcze dostajemy porządną Integrę. Oczywiście to nie będzie rzecz, którą zrobię w najbliższej przyszłości, ale ją zrobię. I oczywiście, kiedy ją zrobię, to nie omieszkam się ją pochwalić. Moi drodzy, to tyle w tym filmie. Jeżeli filmik wam się podobał, pamiętajcie, żeby zostawić tego kciukasa w górę. Jeżeli i wy ostatnio wyhaczyliście jakiegoś fajnego ThinkPada, albo być może używacie takiego, albo podobnego, oczywiście dajcie znać w komentarzach, wiecie, ThinkPad Power. A jeżeli interesują cię właśnie filmy o technologii, to zapraszam do zobaczenia mojego kanału i do ewentualnego zostawienia subskrypcji, gdyż tam jest parę filmów, które miały spoko odbiór, więc być może znajdziesz coś tam dla siebie. Dobrze, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie. Cześć.